Cześć, witajcie. Dzisiaj po bardzo długiej przerwie jesteśmy znowu w Tatrach. Będzie ze dwa, może nawet trzy miesiące. Wybieramy się dzisiaj na Kończystą, którą tutaj delikatnie już widać, właśnie tym południowym ramieniem będziemy wchodzić. No i pomału nam świta. Pogoda ma być bardzo ładna, chociaż zapowiadali jakiś wiaterek. Było już widać z parkingu, że ekipa wchodziła na wschód słońca, bo byli praktycznie przed wierzchołkiem jakieś 40 minut temu. Także pomalutku też zmierzamy. Może uda się wydrapać. Schodzi pomalutku, wjeżdża, ale tu chyba kamera ostrości nie łapie. Za to doszliśmy do miejsca, gdzie już jakiś taki świeży śnieg po ostatnich dwóch dniach opadów. Tam były informacje, że około 10 centów. Nie wiem, czy nawet jest tyle. Ale już fajnie wygląda, bo na dole było zupełnie bez. Schodzi coraz bliżej. Tu już po zboczach Kończystej ładnie świeci. My jeszcze nieco w cieniu. Fajne widoczki. I złapaliśmy się na wschodzik. W sumie nawet o nim nie myślałem. Super. Zaraz dotrzemy do czerwonej magistrali. Szybki postój i wchodzimy na Kończystą. Gerlach się nam tutaj ładnie już pokazał. Super pogoda jak do tej pory. No i bardzo mała ilość śniegu. Także fajnie się idzie. Szlak zadeptany. Przyzwoicie. Tylko ta kondycja, którą trzeba od nowa zbudować. Czas start. Ruszamy na szczyt. Może uda mi się wyrapać dzisiaj z tą słabą kondycją. To jest ten najmniej lubiany przeze mnie okres, gdzie ani to zima, ani to jesień. Pełno skał wystaje. Pasowałoby iść w rakach, ale jest mocno niewygodnie i teraz tutaj to jest taka indywidualna decyzja, ale stok nie jest jeszcze aż tak stromy, więc na razie po tych ruszających się głazach staramy się podejść bez raków, żeby sobie dziur w nogach nie porobić za dużo. Pierwsze podejście za nami. Widoczki już całkiem zacne. Morze chmur nad Słowacją. Słoneczko nisko nad horyzontem się przesuwa. Jesteśmy w zasadzie na ramieniu już. Teraz mamy nieco spokojniejszy kawałek. Także dreptamy dalej. Wiaterek zaczyna się wzmagać. Tam już było widać w oddali schodzącą ekipę. Pewnie ci, co byli na wschodzie słońca. Fragment bardziej płaskiego podejścia.
mamy tu za sobą i teraz się będzie wypiętrzać już ta grań. Zostanie nam tam potem lekki trawers stroną zachodnią. Będziemy się skrobywać na szczyt i na kowadło, o ile nie będzie za bardzo wiało. Wbijamy w ostatnie fragmenty. Mamy jakieś 200 metrów plus minus do wierzchołka. Warunki całkiem fajne. Mimo że dużo kamieni wystaje. To idzie się nieźle. I ostatni przedwierzchołek przed nami. Lekko będziemy tą grań w trawersie po stronie lewej, zachodniej robić. Widać tam nawet nieźle ślad założony. No i wierzchołek. O dziwo, troszkę aklimatyzacja weszła. Trochę lepiej się idzie. Poza tym tutaj też troszkę puszcza podejście. Jest nieco łagodniej. Dość ciekawy i prosty w miarę wariant. Nie szedłem tędy wcześniej. Tak się ten trawersik tutaj prezentuje. Kluczymy sobie w dość prostym terenie, omijając trudniejsze fragmenty tutaj grani. Ściecha cały czas dobrze widoczna. Tam w oddali fajnie widać zamarznięte Szczyrskie jezioro. I co, coraz bliżej. Troszkę dmucha, ale jeszcze da się znieść. Opala słoneczko cały czas i chyba dzisiaj już tak zostanie. No i przewinęliśmy się tutaj przez ostatnie ramię i proszę bardzo, pięknie widać poszczypane kowadło na szczycie kończystej. Także co, 5 minut, no nie więcej, meldujemy się na szczycie. Takie ładne kowadełko. Pierwszy raz to tutaj byłem, jak jeszcze nie było poszczypane, tak jak w obecnej chwili. Też byłem jak było, tak. Ale się zimno. I gerlach. No i mamy kowadełko. Lina tutaj już takiej wątpliwej jakości. Trochę wieje, więc nawet się nie podejmuje tutaj stanąć. Tak to wygląda. Zeszliśmy już dość spory kawałek z wierzchołka. Kolejne morze chmur napływa do doliny. Także coś tu wam jeszcze nagram z zakończenia. Póki coś widać. Mijaliśmy jeszcze czteroosobową ekipę idącą do góry w tym momencie. No i co, w dzisiejszym materiale to będzie na tyle. Nie wiem, kiedy następnym razem uda się znowu podjechać, bo warunki mają się pogorszyć od jutra. W zasadzie znowu jakieś 30 cm świeżego śniegu zapowiadają. Także w miarę możliwości, jak będzie pogoda, to będziemy starać się coś działać. Także trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.